Moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Uniwersum Gothica. Dziś opowiem wam o Miltenie. No cóż, był już odcinek o Diego, gdzie mówiłem właśnie o nim, ale też o jego przyjaciołach. Kto chce, może sobie to odświeżyć lub w ogóle dowiedzieć się czegoś nowego i ciekawego na temat Diego, no to może sobie kliknąć w odnośnik kierujący do filmu właśnie traktującego o nim. Czas więc na kolejnego członka tej sławnej czwórki przyjaciół, którzy podczas naszej przygody w świecie Gothic przewijali się gdzieś non-stop i swoje już dołożyli do historii oraz wydarzeń w serii. Milten to taki typ człowieka, do którego za bardzo nie ma się o co przyczepić. Taki syn koleżanki twojej mamy. Zawsze szczery, miły, bardzo uczciwy, inteligentny, wierny i spokojny. No i faktycznie tak jest. Jednak jak każdy w tym uniwersum, swoje za uszami ma i nie jest postacią świętą. No a co takiego nasz Milten zrobił, zapytacie? Ano na przykład zdezerterował. Ano widzicie, jeszcze przed wydarzeniami z gry, a dokładnie w komiksie Gothic Der Comic, dowiadujemy się, że podczas straszliwej wojny z orkami król Robar II wcielał siłą jak szalony ludzi do armii, która miała stanąć naprzeciw walecznym orkom. Kto miał ręce, nogi i chociaż jedno oko, szedł do woja. No i jedną z takich postaci był właśnie Milten. Siłą wcielono go do wojska i wysłano do walki z wojskami orków. No i w momencie, kiedy zobaczył hordy wściekłych, ogromnych i gotowych na śmierć w walce orków, stwierdził, że no on to pierniczy i obiera kierunek przeciwny do tego, w którym zmierzają wojska Robara. Zdezerterował i uciekł do Corinis, by tam ukryć się w portowym mieście. No jednak szczęście mu nie sprzyjało. Domyślam się, że życie uciekiniera nie należy do najprzyjemniejszych. Każdy dzień to swego rodzaju walka o przetrwanie, no i właśnie kiedy Milten próbował podpierniczyć jabłko na targowisku, to za rączkę złapali go miejscy strażnicy, mówiąc mu: hola hola kolego, tutaj nie kradniemy, o, a co to ty tu na ręce masz, czoszczo żołnierski tatuaż? No i nasi genialni strażnicy doszli do wniosku, że mają tu do czynienia z dezerterem. I wpakowali go do paki. A tam poznał swoich przyszłych przyjaciół. Diego, Gorna i Lestera. Z racji, że trwała wojna, no to wykonywać wyroków śmierci na ludzkim surowcu się nie opłacało. Zostali więc zesłani do kolonii karnej, aby tam lepiej przysłużyć się sprawie. Będąc już po drugiej stronie bariery, Milten wraz z Diegiem przyłączyli się do starego obozu. Tam nasz bohater, równie bystry jak Diego, zaczął szybko awansować, a to dzięki wyświadczeniu przysługi tamtejszym magnatom. Otworzyły się przed nim nowe możliwości i zdecydował się podążać drogą magii. Wstąpił na nauki u arcymaga Koristo, ten zaś wtajemniczył go w kręgi magii. Dodam tak na marginesie, że życie w obozie do najlżejszych nie należy, więc i zasady panują tam inne. No, generalnie robi się czasem złe rzeczy, bo po prostu trzeba. Nie oznacza to jednak, że jest się przez to kompletnie złą osobą. Dlaczego to mówię? No dlatego, że kiedyś Milten i reszta przyjaciół podpierniczyli rudę przeznaczoną na wielki turniej gladiatorów odbywający się w starym obozie. Gothic 1. Przyjaźń czterech bohaterów bezimiennego trwa w najlepsze. Ano i do nas samych Milten jest pokojowo i znów użyję tego słowa przyjaźnie nastawiony. Wydaje się być jedną z niewielu osób, których Górnicza Dolina nie pozbawiła oznak człowieczeństwa. Zachęca nas do wstąpienia na ścieżkę magów ognia i nawet jeżeli się tego nie podejmiemy, to ten nie ma z tym problemu i nie wpływa to na nasze relacje. Kiedy jesteśmy w trzecim rozdziale, no to pomaga nam w poszukiwaniu kamienia ogniskującego, który znajduje się w krypcie pełnej ożywieńców. Później, kiedy Gomez dosłownie oczyszcza stary obóz z obecności magów ognia, temu udaje się ujść z życiem. Niestety doznaje pewnego rodzaju traumy.
Zostaje jedynym magiem ognia pod barierą i ostrzega wszystkich przechodzących obok starego obozu, aby uważali, bo tam w środku wszystkich srogo powaliło. Odgrywa on też bardzo ważną rolę w 5. rozdziale gry. Mianowicie pomaga nam podprowadzić całą moc z magicznej rudy z nowego obozu i przelać ją w Uriziel, legendarny miecz, który jest nam potrzebny podczas dalszej rozgrywki. Gothic 2. Kiedy dzięki nam, graczom, bariera upada, a górnicza dolina zmienia się nie do poznania, między innymi dzięki smokom i innym demonom, które śniący przyzwał w ostatnim agonalnym krzyku, Milten ratuje się ucieczką do klasztoru magów ognia. No i jako, że magiem jest, to całkiem rozsądne posunięcie. No jednak historia zatacza krąg, lecz tym razem nie przez dezercję, a przez wzgląd na znajomość terenu i wiedzę, zostaje przydzielony przez arcymaga Pyrokara do pomocy paladynom, a pomagać miał w badaniu jakości wydobywanej rudy. Wyrusza więc znów do zamku w Górniczej Dolinie, którego sytuacja jest dość nieciekawa. No pierwsze, co rzuca się w oczy, to to, że jest oblężony przez armię orków. Dostawy rudy jednak to rzadkość, a właściwie wcale ich nie ma, więc Milten cierpi na nudę i brak zajęcia. Zaczyna wtedy studiować alchemię. Kiedy jako bezimienny przybywamy do Górniczej Doliny, by znów ratować wszystkim tyłki, no to pomagamy Miltenowi uwolnić Gorna z więzienia. Po tym wydarzeniu Milten ponownie wraca do klasztoru Innosa w Korinis, gdzie wchodzi sobie na miejsce Pedra, jednego z nowicjuszy magów ognia, który pilnował wejścia do klasztoru, no ale poszukiwacz go wziął i opętał, no i chłopak zmysły postradał, a potem zniknął. Milten udaje się z nami w ostatnią podróż w tej części gry, do dworu Irdorad, gdzie pełni funkcję takiego nauczyciela, może nas nauczyć nowych zaklęć, run lub zwiększyć naszą manę. Gothic 3. Kiedy przybijamy do brzegów Myrtany, razem z wszystkimi bohaterami, walczy on z orkami w Ardei, no i zauważa coś, co mu się nie do końca podoba. Mianowicie jego magia runiczna straciła moc. Dochodzi do wniosku, że kurczę, innych musiał spotkać podobny los i niczym Gandalf ruszył zasięgnąć języka, lecz nie u Sarumana, a u magów ognia w Nordmarze. Ma on zamiar zgłębić wiedzę na temat prastarej magii. Na swojej drodze spotyka paladyna Oliviera, który później towarzyszy mu w drodze do klasztoru. Kiedy przybywa na miejsce, no to rozpoczyna iście cudowną kampanię marketingową na temat tego, jaki to bezimienny jest cudowny i czego to już dokonał, no i że w ogóle to on to przekozak jest jakiś, także no jak przyjdzie, no to nie naróbcie wstydu, chłopaki. Milten zamieszkuje jaskinię oświecenia, czyli to miejsce z posągiem Innosa, który gada, i zabiera się za studiowanie ksiąg o starożytnej magii. Ma przy sobie już jeden z magicznych pucharów, my musimy mu dostarczyć kolejne 11. Kiedy gra dobiega końca, Milten zostaje najwyższym arcymagiem ognia. Najwyższym przekozakiem sztuk magicznych. A swą wiedzę przekazuje dalej, nowym uczniom, ucząc ich o samej magii, ale też o powstaniu świata i o bogach. Arkania. Tutaj Milten bierze udział jako nasz ziomeczek w obwołaniu głównego bezimiennego bohatera królem Myrtany. No jednak nie ma z czego się cieszyć zbyt długo, ponieważ Robara III opętuje śniący. Bezimienny ten to ma przewalone. No ale po tym wydarzeniu Milten udaje się na południe Argan do Tuszu, miejsca, które jest siedzibą magów na wyspie. Tam też znów tonie w księgach i zgłębia tajniki magii ognia, wody i ciemności. Po raz pierwszy jako nowy bohater gry, czyli pasterz Sweshir, spotykamy go właśnie tam. Jest on wielkim arcymagiem ognia. Później pomaga nam odnaleźć zaginionego Lestera, a następnie znajdujemy go w Torniarze, gdzie siedzi w ciupie razem z Diegiem i Lordem Hagenem. Kiedy jest już na wolności, zleca nam zabezpieczenie świątyni Innosa w Torniarze. Kiedy się już z tym uporamy, to ten znów ma dla nas bojowe zadanie. Mamy mu znaleźć 7 odłamków rudy z meteorytu, które są gdzieś rozrzucone po całym mieście.
Kiedy to zrobimy, Milton przystępuje do zniszczenia bariery, która otacza amulet śniącego. Jako ciekawostkę dodać trzeba, że jest on jedynym mistrzem magii, który wie, że Czarna Wieża, czyli już piąta wieża Xardasa znajdująca się na wyspie Argan, należy właśnie do Xardasa. Podczas upadku Setarif przebywa sobie w Setarif, no i tam próbuje otworzyć grobowiec setarifskich królów, co sprowadza się do tego, że musimy wykonać kolejne bojowe zadanie. Nie będę się tu rozwodził, co tam było do roboty, no ale kiedy już to zrobimy, to ten znów ma dla nas misję i każe wleźć do środka grobowca i odszukać artefakt bogini. No i to by było w sumie na tyle z mojej strony. Dajcie znać w komentarzach, czy odcinek Wam się podobał i jaka jest Wasza ulubiona postać z uniwersum Gothica i co chcielibyście zobaczyć w przyszłych odcinkach. Zachęcam jak zawsze do subskrybowania kanału, łapkowania i komentowania materiału. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.